Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Vicer, witam Was, moi drodzy, już w kolejnym materiale. zagramy w grę pod tym Mountain Blade Warband. Oczywiście, przygody naszego Viceracego. Dzień dobry, witam serdecznie w już kolejnym odcinku. Opowiem Wam, że już troszeczkę ta seria nasza piękna, wspaniała i trwa, no nie będę ukrywał. E, ale zanim przejdziemy do naszego materiału, dzisiaj są kolejne podziękowania, ponieważ to właśnie dzisiaj, moi drodzy. Jest kolejny materiał i muszę podziękować dla Rika z The Walking Dead i Braidera. Są to nowi sponsorzy, dwóch kolejnych nowych sponsorów. Dziękuję Wam z całego serducha. Cieszcie się wcześniejszym dostępem do filmów, emotkami, specjalnymi plakietkami w No i zapraszam oczywiście na live streamy Was. Dziękuję za wspieranie kanału z całego serducha mojego. Ludzi z Kawajseracy, który tutaj jest pięknym, wspaniałym Lordem sranickim, Dziękuję Wam. No i również yy, ja Wam dziękuję. Dzisiaj, cóż, dzisiaj troszeczkę informacji zanim zaczniemy nasz prawdziwy odcinek z Mount Ladies' Warband, ponieważ kurczę, stała się jedna wielka smutna rzecz. Mianowicie, musiałem zmienić system operacyjny na Windowsa 10. I to się wiąże z jednym: musiałem wszystko od nowa instalować, wszystko od nowa ściągać, wszystkie sterowniki. Całe szczęście, że udało mi się odzyskać save'y do Moulton Blade'a. Już myślałem, że nie odzyskam, ale jednak udało mi się odzyskać. No i seria będzie dalej trwała, ale jakby mi się nie udało ich odzyskać, no to by trzeba było. Rozpoczynać tę serię na modyfikacji, a byłoby smutno jednak tak bardzo szybko kończyć serię z przygód Vajsacego, ponieważ tu mamy jeszcze bardzo, ale to bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Zanim zaczniemy serię z modyfikacji, więc byłoby bardzo smutno. Na szczęście udało mi się to odzyskać. Niestety problem jest z Minecraftem, ponieważ do Minecrafta nie udało mi się odzyskać tych save'ów. No i najprawdopodobniej będę musiał wszystko podgonić, co w Minecraftie zrobiłem. No ale to już ja będę musiał się tym zająć. No dobrze. Dość smucenia, dość pierniczenia, ogólnie już biorąc po <laughs> trzech dniach na razie użytkowania Windowsa, no nie niby wszystko potraciłem, te sejwy, te programy i tak dalej, musiałem wszystko od nowa robić, ale w sumie jeżeli chodzi o użytkowanie Windowsa dziesiątki, no, no w sumie nawet no, no nie jest najgorszy, myślałem, że będzie to gorzej wszystko działać, a jednak działa bardzo dobrze. No nic moi drodzy, jakie są dzisiaj plan odnośnie naszych przygód, co dzisiaj będziemy robić w materiale. Cóż, dzisiaj ja bym chciał się bardzo zająć naszą wioską, ponieważ, no nie będę ukrywał, mamy dość spore problemy z naszą wioską, ponieważ ostatnio mieliśmy zajmować, się, znaczy nie ostatnio, ale jakiś czas to mieliśmy się zajmować właśnie e, naszą wioską, ale cały czas ją plądrowali, no i nawet nie było okazji, więc dzisiaj no wypadałoby się tą wioską zająć. Przydałoby się również kobietę znaleźć, ale kurde, nie wiadomo właśnie, czy z tymi stronidami będziemy dalej trwać, więc póki co nie będziemy się w to bawić. E, dobrze, więc sobie to jeszcze rozdam tylko awansem rozdałem sobie tylko awanse. No i tak. No i tak to wygląda, tak to się prezentuje. No dobrze, e, zobaczmy, czy w takim razie, w takim w takim razie e, zarządzaj wioską. Tutaj nam się buduje na chwilę obecną strażnica. E, Chodźmy do centrum wioski, zobaczymy, postarajmy się. Może uda nam się tutaj wykonać jakieś zadanko, że nie będzie ono jakoś szczególnie trudne. No ostatnio zadanie nam się nie udało wykonać, no i dlatego też mamy minusowe relacje z tą wioską, więc wypadałoby to e, naprawić, prawda? Wypadałoby to naprawić. Tylko pytanie: gdzie jest tutaj starszy wioski? Halo, halo, pan starszy wioski, gdzie on się może ukrywać ten gałgan 1? No powiem wam, że tak, troszeczkę odcinka z materiału, nie, z Mautimilla nie było i troszeczkę pozapominałem, co jak, kurde, co i jak troszeczkę pozapominałem, więc niedobrze, no. Gdzie jest starszy wioski? Halo? Ty, gdzie on się podziewa? Ty no, nie ma go. Tu stoi, patrzcie! Nie, to jest mieszczanin. Ty, może starszego wioski nam wywieźli? Nie, tu jest ognisko, czekajcie. To tutaj powinien być. Tak, jest! Dobra, nasza. Halo, halo, panie starszym. Panie starszy wioskim, bo tutaj może jakieś questy są. się zabrali nam bydło. Uuuu, fuck! To zadanie z bydłem ile? 9 sztuk? Jezu, 9 sztuk. Ile mamy pieniędzy? Czy nam w ogóle. Czy, czy nas będzie stać? No, powinno nas stać. 9 sztuk bydła. Ach, no dobra. Zrobimy sobie to zadanko na rozpoczęcie tego materiału. Ehm, czekajcie, ja sobie jeszcze muszę w takim razie zobaczyć frakcję, czy my z kimś tutaj, z kim my walczymy, bo ja szczerze mówiąc pozapominam, z kim my walczymy. Ehm, z wagierami walczymy i z rodokami. A, proszę bardzo, z rodokami jeszcze walczymy. Rodokowie dość mocno nas chyba najeżdżają z tego, co dobrze, Oj, niedobrze, niedobrze. Ehm, dobra, stąd sobie zwerbuję ochotników. No i dobra, będziemy musieli pójść do centrum wioski, czekajcie, ja sobie zrobię jeszcze sejwika na, na oddzielnym slocie, zlocie, z tego powodu, że nie wiem właśnie jak będzie tutaj nam, <laughs> nie wiem jak ten materiał mi się nagra. No dobra, chodźmy do centrum wioski, do sąsiadującej wioski, zobaczymy czy tutaj będą mieli bydło. 9 sztuk bydła potrzebujemy, w ogóle jak to drogie będzie. No Jezus, biorąc pod uwagę, że jesteśmy na pustyni, zwierząt za dużo tutaj nie ma, to kurde, pewnie serenici będą mieli dość wygórowane ceny. No by tak nie było. Czy pan jest jeszcze w wioski? To jest starszym wioskiem, ok. E, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Mm, zapasów. E, chcę kupić trochę bydła. 217 za każdą sztukę. O mój boże, dobra, 5 sztuk. 1000. 5 e, kupiliśmy. To jeszcze 4. O jest. o matko. Tyle pieniędzy na wioskę, no dobra no. Mamy 9 sztuk przynajmniej bydła. Okej. Okay. No dobra, no to dawać. Dawaj do przodu. No na szczęście no, blisko jesteśmy tej naszej wioski, więc to nie będzie jakiś tam problem szczególny. A zawsze to jakieś będziemy mieli lepsze relacje, prawda? Zawsze to jakoś tam będziemy Lepiej z naszą wioską wyglądać, no i nadzieję, że troszeczkę się ona odbuduje, chociaż znając życie, to zobaczcie, tam już są wioski plądrowane. Kwestia czasu, aż do nas jakiś gałgan przyjedzie i, i nam czas i te wioski nie splądruje. O, kwestia czasu. No i dobra, mamy na dwa relacje oprawione. na plusie już mamy. Okej, okay, masz jeszcze jakieś dla mnie jedno zadanko, panie starszy wioski? Halo, halo, panie starszy wioski? Czy pan ma dla mnie jeszcze jedno jakieś zadanko? Hm? Jak to wygląda? Okej, okay, on się bardzo cieszy. 400 punktów doświadczenia, Borcha wansował na szósty level, no i to mi się podoba. O, zadanko z obroną, super, to jest bardzo dobre zadanie, ponieważ no tak nie będą nas bandyci szkalować, ponieważ będziemy troszeczkę lepiej, nasi, nasi mieszkańcy będą troszeczkę lepiej posłuchać się bronią. Dobra, panie Borcha, pan jest w ogóle kawalerią, panie Borcha, pan jesteś kawalerzystą, tak? E, no to cóż, to ja tobie tutaj będę inwestował, no chyba nic innego mi tutaj nie postaję jak ci bardziej tutaj rozwijać, e, jak ty masz jazda wierzchem. Drugi poziom, pójdziemy ci w zręczność. Pójdziemy ci w zręczność, damy ci trzeci poziom jazdy wierzchem I zainwestujemy ci w broń drzewcową, ponieważ ty będziesz Panie typowym rycerzem z bronią drzewcową Tak to będzie wyglądać, dobrze Wyszkolimy chłopów, to dosyć długi questik jest, ale myślę, że będzie opłacalny Tutaj również będziemy musieli jeszcze te materiały pojechać na pewno na ziemię rodockie No i troszeczkę rodoką przykryć życie, to znaczy może jakąś wioskę splądrujemy Może zawalczymy sobie z jakimś lordem No dobrze by było, teraz biorąc pod uwagę to, że mamy Mamy, mamy, mamy... A oh, easy. Mamy dosyć oddział, dobrze wyszkolony i dosyć liczny. Jak na standardy moutum to to nie powinno być aż tak źle. Więc powinniśmy dać radę. Powinniśmy dać radę spokojnie. No. <laughs> A, teraz, biorąc pod uwagę to, że rodokowie również nie mają żadnej kawalerii, to myślę, że nasza kawaleria powinna ich, ich po prostu zmieść z społeczni ziemi. W ogóle jak możecie zobaczyć jestem... O kurde! Wow, chłopi mnie pobili. O, to było szybkie. Jak widzieliście, ja jestem w ogóle w nowym systemie. I, no i co się dzieje? Dalej są takie jak gdyby glitche z cieniami, więc nie wiem. Tu coś musi być po stronie moich kart graficznych prawdopodobnie, że to się dzieje. No bo to jest całkowicie nowy system, wszystko na czysto. I dalej to samo się dzieje, więc coś jest nie tak z moimi kartami graficznymi. A, niedobrze no, ale... Okej. Okay. Opowiem wam, że tamtych dwóch dosyć mnie mocno tutaj zmasakrowało. No i dosyć to czułem boleśnie. Dobra, szkolimy dalej no. Hmm. No przynajmniej jesteśmy w wiosce, więc jakby ktoś tutaj nadjechał ją plądrować, to moglibyśmy jakoś tam się zacząć bronić. Więc no, nie powinno być aż tak źle. No Jezu, znowu dwóch, Jesus. O oh, fuck, ale wy damage zadajecie. Czy za nie tak szybko biją? Wow, no nie. <ścoughs> ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Opowiem wam, że oni, oni dobrze walczą. Ja nie wiem, czy. Aha, nadjechał Gaugan. Ile ty masz ludzi? Ale ci teraz za to zabiję. O, człowieku. O człowieku, ale dostanie za to wpierdziel, za to, że mi wioskę chciałeś splądrować. 128 do 20, bo się mieszkańcy przyłączyli. Od razu będą mieli darmowe szkolenie. Dawać tu panowie. Chodźcie za mną na wzgórek i ze wzgórka ich tutaj rozpierniczymy dosłownie. Oj, będzie zemsta za, za to, że mi chciał wioskę splądrować. Dobrze, od razu go biorę do niewoli za to. coś takiego nie będzie. Dobra, szarżujta panowie. Wszyscy do ataku. Lecimy, wajseracy, dawaj! Do boju! Czas gładzić rodockie ścierwa. 30 damage'u, ładnie, ładnie. Ale po bojowisko. W ogóle na tym systemie działa mi anti-aliasing, bo na poprzednim jak włączałem jakkolwiek anti-aliasing w opcjach, to strasznie gra klatkowała. A tutaj, kurde, działa lepiej, więc troszeczkę jest grafika. Niewiele, ale jednak troszeczkę jest... Widzę, że ładniej to wygląda. Dobra, to już nasi po prostu y, dosłownie z gwałcą. Nie mają szans. Gaugany jedne. No i dobra, jeżeli go złapiemy do niewoli, to oczywiście robimy to. Okej. Okay. O ty! Jak mogłeś? Jak on mógł? I Mirem mi tutaj kurde wziął. <noise> Ogłuszył. Eee, okej, okay, niestety udało mu się uciec. No dobra, farmerów nie bierzemy i tak dalej, ponieważ mamy lepszy oddział. Ale dzięki tej walce zobaczcie, tutaj dosyć, dosyć ładnie nam się weekspiły jednostki. O, kolejna ameluk w teamie, no i to mi się czterech jeźdźców. Kurde, no to mi się podoba. Ale musimy przejrzeć ten status plądrowania mi, nie? No to jednak troszeczkę zabiera czasu. W flipunku mamy jedzonku mamy. A, my ostatnią tą wioskę splądrowaliśmy i mamy ten. Rzeczy do sprzedania. O, tak. Super. Super, super, super. Incydent Graniczny, Otrzymałeś wieści, że wydarzył się incydent Dostojnicy z Tebandra. Rośli sobie wagierowie, zostali się protektowani przez kant kergicki. O, proszę bardzo, najprawdopodobniej będzie wojna pomiędzy Kergitami a. Kergitami a Wagierami, jeżeli któryś z królów nie zastopuje tego. Więc dobrze, dobrze, niech Kergici się tam z wagierami wybijają. No, my będziemy musieli jakoś starannie wykorzystać sytuację i atakować te słabsze frakcje, ponieważ wszyscy dookoła nas strasznie, ale to strasznie mocno biją. I no, nasi lordowie, jak zauważyliście, nie mają wyszkolonej i profesjonalnej armii. No, jest to bardzo niefajne. Bardzo, bardzo jest to niefajne. Okej, okay, dzień dobry, panie Rudy, wieśniak. Dobra, padł, okej. Okay. A przynajmniej broń, że sobie troszeczkę podlewalujemy wyżej. Okej, okay, spoko sprawa. No, panowie, ilu was tu jeszcze będzie? Teraz najprawdopodobniej bandyci chyba przyjadą, tak mi się wydaje, i będziemy, stoczymy walkę z bandytami. O kurde, 135 ludzi ma. <laughs> Dobra, jeszcze tego przeciczymy, O jezu. 135 ludzi, no. No z tym kurde Gałganem już możemy mieć problemy. A jajaj. Aha, no i akurat bandyci atakują. Przynajmniej quest'a zdążyłem przed splądrowaniem wioski wykonać. Dobra, no bandytów szarżujemy naszą naszym kawalerium. Myślę, że bandyci nie są w stanie nas... E, ...pozabijać. A, nie mają takie słabe pancerze. O, zobaczcie na to. Nie mają szans, gałgany. O. Easy. Weźmy w sumie troszeczkę złuczni, pokorzystajmy. O, wy! Ty, nie, jednak oni mogą, nawet prawie mi kunia zabili. O kurde. Nie, dobrze. O, pięknie w łeb został dźgnięty. Noice, Dobrze. Bardzo ładnie to wygląda. No, no i dobra, przynajmniej zdążymy zadaniem nie no najprawdopodobniej z tym gauganem. Chociaż teraz farmerzy będą wyszkoleni, więc pewnie w wiosce będą milicjanci też. Milicjanci jednak już tam troszeczkę są bardziej lepsi od farmerów. O kurde, tylko że jak przegramy. Eee... Tylko, że jak przegramy z nim. O, kurde, prawie złapą. zapał. Hmm. Przegramy z nim, to ja stracę mój oddział. Co on w ogóle ma w teamie? Weteranów ma dużo, piechurów, o, jeźdźców, o jezu. Nie, no, nie wygralibyśmy z nim. Raczej rycerzów pięciu. O, kurde. Jakby poczuć jak jeden z naszych lordów, to we dwójkę moglibyśmy go spróbować obalić, a tak to. Hm. A tak to raczej wątpię w powodzenie tej misji. Wiesz może go odciągniemy? A. Nie wydaje mi się, kurde no. Ajajaj. Aj, aj. Niedobrze. Bardzo niedobrze, panie. Pierdzielenie rodokowie, no już tak ładnie wioskę prowadzałem naprzód, no. Dlaczego? Czemu to się dzieje? No nie no, no, nie uda nam się, nawet nie ma co próbować szczęścia, bo, bo, bo nie ma szans O, oh, o, oh, czekaj, czekaj, <laughs> Dawaj, 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 dawaj 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 Kurde, fuck Zróbmy save'a Nie wiem, czy tamten gałgan się dołączy Dołączył się? Nie dołączył się No, teraz może się dołączy Eee, też nie. Czekamy. Teraz. Kurde, nie dołącza się. No czemu się nie dołączasz, panie? Dobra, weźmy go tak zatrzymajmy. Jaż ten go pierwszy zatakuje i my wtedy mu wpierdzielimy, no, no no tak zrobimy, no. Nie ma innego wyjścia. Ale lipa się nie dołącza. O kurde, dołą o jest Wow! Wow! Zdrada stanu nastąpiła! No i jak przez tamtego. No i przegramy przez tamtego gościa, bo się do nas nie dołączył. Zobaczcie, co się dzieje, zamaniana. Dlaczego tak? Co za hamstwo? Co za zagłówniony lord jest w ogóle, ja się pytam. No, no nie, no to. To jest tragedia jakaś. Dobra, szarżuj ta panowie, bo on też na... też na nas szarżuje. O jezu. Może wygramy, on nie ma dużo. Niby nie ma tak dużo kawalerii, może nam się uda wygrać, fajnie by było. Dobra, Berwa, dosyć ładnie. Hohohoho, ho, ho, ho. tak jest, skoszony totalnie. No w sumie, maybe. No ci rycerze w to kurde. Strasznie opancerzone tanki, mamy jeszcze kuszników. Kusznicy ładnie na tyłach się ustawili, będą do nich strzelać, no w sumie mamy szansę, no. Nie jest to wykluczone. Dobra, padł. No na razie widzę więcej zielonych napisów, o, okej. Okay. To mimo tego, że tamten gałga nas zostawił, to może jak nam się uda wygrać z takim dziewnikiem, który jest o wiele bardziej liczny od nas... O, i to renomy dostaniemy. O, ta. Renomy będzie. Okej, okay. możecie go dobić, we trójkę, czwórkę chyba dacie radę, dobra jest Zabity, wyeliminowany Ładnie, ładnie Aha, przyblinowi wrogowie, o kurde, nie no, więcej jest, chyba przegramy to No nie no, ich jest drugie tyle, no, choćbyśmy się starali to To chyba nie ma zbytnio szans O, kuźwa. Ale w sumie teraz też nasze wsparcie przyszło. Więcej kawalerii. Ha! Ha, ha, ha! No, panowie, w sumie. Mamy naprawdę spore szanse na zwycięstwo. Oj, ta! Ach, prawie. Nie, no chyba wygramy jednak. Powinno nam się udać. No mamy przecież jeszcze, mamy luków topowych. Ha. Dobra, uda nam się wygrać. Jestem zadowolony. Chyba, że mnie zabili. Jakby mnie teraz zabili, bym się chyba popłakał, naprawdę. Więc ja tam nie będę pełno ich szarżował, bo to strach. Nie, no zobaczcie, potęga sranicka. Rozpierducha totalna. Dziękuję, do widzenia. Easy win. I o jezu, nie, nie w tym momencie, proszę Was. Wycofajmy się. Dobrze, że mój, moi imię tutaj ratują. O jezu. Ale demyć ktoś strzelił w mojego kunia, no i nie no, będziemy musieli zamiast w te konie jednak a, w te konie opancerzone, te rumaki niestety nie dają rady, one są zbyt, one są zbyt papierowe, musimy pójść w jakiegoś tankowego konia, takiego jak Mamelucy mają bo, no bo to nie, to nie gra, to, to nie wychodzi to nie wychodzi z takimi jednostkami, na kergitów, owszem, na kergitów taki rumak szybki jest dobry, ale no ale nie tak, nie, nie na takie bitwy Niestety, tak to wygląda. Dobra, jak to sytuacja wygląda? No, wygraliśmy, wow. No ale straty jednak spore mamy po naszej stronie. Ale ładnie też level pójdzie. Dużo powinno nasze awansować. Więc jest spoko. Jak ta nasza postać wajseracy, kurde, dzielnie biegnie. No i wygrana, wow. A te, na tego gościa pluję, który nam się nie dołączył. Pluję totalnie na niego. Dobra, biorę strasznika, bo jest sporo warty. Weterana biorę jeźdźca na pewno. I weźmiemy sobie piechociarza. Ok. Dobra, to wszystko bierzemy sobie, posprzedajemy dokładnie te sprzedaż nastąpi. No i rozdajemy sobie te nasze levele, Proszę bardzo, pyk. Pyk. 11 ameluków. I to mi się podoba. To mi się naprawdę podoba. Zrobi Zrobimy sobie Savika kolejnego. Ok. Dobra, jedziemy do miasta naszego. Jedziemy do miasta w mieście posprzedajemy te rzeczy, które mamy i będziemy mieli więcej pieniążków, ponieważ mamy tylko 2500 dolarów, nie jest to dużo. No okej, okay, udało nam się wybrać wioskę, więc ja jestem zadowolony. I tak, sprzedamy te towary i pojedziemy na ziemię rodackie zrobić troszeczkę zamieszania. Będzie oko za oko. E, za to, że oni mi tutaj próbowali taką krzywdę zrobić w mojej wiosce, to troszeczkę ich również pokrzywdzimy za to. Tak jest. Takie coś zrobimy. Okej. Okay. Handlarz zbrojami. No i w sumie może bym tego konia kupił lepszego. Hmm. No na konia lepszego może mnie będzie stać. Zaraz zobaczymy. Handlarz mi 3600. No i w sumie na strzałnickiego kunia bojowego mnie tutaj w tym momencie stać. W tym momencie to mnie stać. Eee, więc co no chyba kupimy sobie no, a tego rumaka sobie zostawimy. się ekwipunku oczywiście. No i dobra, no i tak to może wyglądać. Tak to może wyglądać, tak to może się prezentować. Sporo kasy straciliśmy, no ale no trudno, na no lepszy kuń przynajmniej jest. E, Okej, okay. jedziemy jeszcze do naszych wiosek, która, tylko że tu każda wioska jest splądrowana niemalże. E, jedziemy do wiosek, weźmiemy sobie. A wcale mogę zjechać do tawerny. O, proszę bardzo, zagierają na pokój, czyli tylko i wyłącznie biemy się na chwilę obecną z rodokami. Dobrze, dobrze. Czyli jeden przeciwnik to już będziemy mieli jakąś tam szansę z nimi w starciach. Okej. Okay. A, to są bandyci. No w sumie się nie dziwię, tu tyle ich biega dookoła, że, że ciekawie to wygląda. Dobra, pojedziemy tam. Musimy sobie wziąć troszeczkę jeszcze więcej rekrutów, żeby ich wyszkolić teraz podczas walki z rodokami. No i myślę, że będzie wszystko ładnie. Pięknie nam tutaj działać i funkcjonować. O kurde, i kampania wojenna jest od razu. Oho. No to cóż, nie mamy czasu na zbierzenie, na zebranie armii. Halmar to miejsce, które się powinniśmy obronić, lecz powinniśmy również nazbierać nasze siły. On jest nieopodal miejscowości tego zamku, a ten zamek znajduje się. Tam, aha, bo co, A, bo halmar jest kurde... Dobra, to jedziemy od razu pod halmar. No to nie, no to po drodze sobie jednak zahaczymy sobie o dwie wioski. Z rekrutami, zawsze to... O, nikt się nie dołączył. Ale zawsze to jacyś ludzie, którzy będą nam pomagać na polu bitwy. Ta, jak oni już zajęli to! Halo! Wow! No nie wierzę, ty. Zdobyli halmar. No i co teraz z naszą kampanią wojną? Co to będzie się działo w tym momencie? Że się tak ładnie zapytam. Rodokowie wygrywają z nami wojnie. I to jest, kurde, smutne. Pytanie, gdzie jest w ogóle ten... Ta kampania wyznaczona, czy oni dalej stoją pod tym zamkiem, czy co? Zaraz zobaczymy. O wow, o nie zdążyliśmy, anulował. O Jezu. No to tak, to powiem wam tyle. Ym... Chyba. Trzeba będzie się ulatniać od Saranidu, wiecie. <laughs> A Syłtan Hakim robi... O Jezu, on robi w ogóle ucztę. On się cieszy z utraty miasta. Ja nie wiem o co tu chodzi. To dziwna Dziwne rzeczy dzieje. Dobra, karawan nie dodatkowo, bo nie będę sobie honoru niszczył. No to jest 17, tylko 17 osób, tych 17 ludzi w garnizonie, więc. Ym... 200, dobra. Więc oni sobie dadzą radę bez... Wow, wow 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 Nie powiedziałbym, że bezproblemowo, bo tu właśnie już od przyszła. Okej. Okay. No to jest bardzo smutna sytuacja. Dobrze, moi drodzy. Eee, to by było na tyle, że chodzi o ten materiał. Eee, materiał będzie troszeczkę krótszy, ponieważ nawet nie mam pewności czy on się dobrze nagrywa, więc to będzie jeden z takich krótszych materiałów. Eee, kolejny odcinek zrobię wam troszeczkę dłuższy w ramach rekompensatym. Więc cóż, ja podziękuję tutaj za obejrzenie materiału. Jeżeli odcinek się spodobał, zostaw tą mapkę w górę. I cóż, zostaw komentarz oczywiście. I my słyszymy się w kolejnych materiałach z Mount Blade'a. No i z Minecraft'a, kurde, będę musiał jeszcze dobić odcinek z Minecraft'a. Jeden odcinek z Minecraft'a jeszcze mam nagrany na... na tym starym save'ie, więc nie powinno być aż tak źle. No ale nowy odcinek, nowy odcinek, będzie nowa wioska. No nic, damy radę moi drodzy. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, hej, na razie.